Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu O co biega, czyli wszystko o bieganiu. Dzisiaj bardzo ważny odcinek, bo będziemy mówili o przedsięwzięciu, które nazywa się Biegam, bo lubię. Wielu biegaczy już o tym wie, bo rzecz dzieje się już od kilku tygodni. Ze mną, krótko mówiąc, co tydzień biegacze spotykają się na stadionie, na pięknym stadionie lekkoatletycznym w czwartki o godzinie 19, po to, żeby trenować jakiś konkretny element związany z bieganiem, czy też element, który potrzebny jest do tego, żeby biegać dobrze i biegać zdrowo. I kilka zdań na temat tego przedsięwzięcia, tego cyklu, który jest organizowany w całej Polsce, powiedzą pomysłodawcy, organizatorzy, sprawcy tego, że Biegam, bo lubię zawitało do Kołobrzegu. Krzysztof Biedrzycki i Łukasz Sobczyk. Bardzo ładne dresy. Trójka Polskie Radio, czyli wynika z tego, że radiowa trójka słynna patronuje temu wszystkiemu. Krzysiek, jak doszło do tego, że tu się w ogóle pojawiła ta inicjatywa, to przedsięwzięcie? W październiku, tak? W październiku było chyba otwarcie stadionu tutaj naszego tego pięknego i gdzieś tutaj rozmawiałem z lekkoatletami i tak mówiliśmy, że szkoda by było, jakby ten stadion został pusty. Tutaj piłkarze obok, cały czas jest stadion zapełniony i że fajnie było coś zrobić. Ja akurat trafiał, że dwa tygodnie później pojechałem do Warszawy na maraton. Spotkałem tam na Stadionie Narodowym, biegałem już taką sztafetę Erasmusa i spotkałem tam Pawła Januszewskiego, to jest mistrz Europy na 400 metrów przez płotki i on robi taką akcję od 10 lat już w sumie w Polsce, ponad 90 miejscach w Polsce jest taka akcja właśnie Biegam, bo lubię. I tak od słowa do słowa fajnie to tak wyszło i od października w sumie mailujemy tam, rozmawiamy ze sobą telefonicznie i doprowadziliśmy do tego, że już po raz szósty tak się spotykamy już. Dzisiaj już siódmy raz na tym stadionie się spotykamy. No i tak na każdym, co tydzień, tak jak powiedziałem wstępnie, jest ten konkretny jakiś element, który jest poznawany, trenowany, usprawniany. Łukasz, powiedz, jakie rzeczy do tej pory ćwiczyliście i jak to wyglądało? Zaczęliśmy od bodajże marszobiegów. Były też interwały, były skipy. Bieg tyłem? Tak, bieg tyłem też był. To w formie właśnie tym, w temacie skipów był. Mhm. Tak co tydzień dostajemy kolejne jakby zlecenie, kolejny plan działania i musimy jakby się z tego wywiązać. Nie zawsze to wychodzi, bo na przykład tydzień temu chyba też taka pogoda była nie za ciekawa. No zrezygnowaliśmy z zadania, nawet nie pamiętam co to było, ale zrezygnowaliśmy wtedy, bo musieliśmy coś innego zrobić, bo było ze ślisko, mokro, a były chyba wtedy takie szybkie przebieżki. No. A to są takie rzeczy, które te elementy, bo już Paweł Januszewski to nazwisko padło, mówiliśmy też, że to się dzieje w całej Polsce. No i tak, dostajecie jakieś wytyczne od właśnie od Pawła Januszewskiego, jak mają te ćwiczenia wyglądać? Tak, co tydzień dostajemy, jak mam ćwiczenia tutaj w czwartki, to w poniedziałek, wtorek dostajemy na maila wytyczne od Pawła Januszewskiego, powiedzmy, poprzez jego pracowników oczywiście, i to takie porady. Nie musimy ich się stricte trzymać, ale tak jak dzisiaj mamy na przykład rozciąganie. Mhm. Dzisiaj trening ma na celu poznanie dobrego rozciągania. Profesjonalnego rozciągania, tak. A że mamy tutaj w Kołobrzegu Damiana, zawodowca, także poprosiliśmy go, żeby dzisiaj przyszedł i nam troszeczkę pomógł, pokazał, jak to wygląda tak bardziej profesjonalnie. No właśnie, bo to rozciąganie dla biegaczy jest, no, bez tego nie ma. To nie uniknie się kontuzji, jeżeli się chce troszeczkę dalej i szybciej pobiec, a jest to jednak ten element, którego biegacze nie chcą stosować, nie lubią i nie potrafią. Zgadza się. Nawet w planie treningowym zawsze jest napisane, że zaczynamy rozgrzewką, taką dynamiczną, a kończymy rozciąganiem, żeby wpoić biegaczom, że te formy treningu są ważne i to, żeby też ćwiczyli. Na początku niewiele osób stosowało rozgrzewkę, czy później rozciąganie statyczne, ale tutaj pokazujemy, zazwyczaj podobne są te ćwiczenia, ale co tydzień też nie zmieniamy, żeby było trochę inaczej, w innej formie, ale mówię, rozciąganie i rozgrzewka musi być zawsze. A później jak temat główny. Oczywiście. A Łukasz, a jak ty obserwujesz po tych kilku tygodniach, jak powiedziałeś, siódme spotkanie, czyli sześć tygodni już za nami, jak ty obserwujesz postępy u biegaczy? Czy rzeczywiście, bo jest grupa, która przychodzi, około 30 osób, regularnie przychodzą. Czy ty widzisz, czy ta powiedzmy kultura biegowa u tych biegaczy rośnie?
No ostatnio tutaj kolega Mariusz był na parkranie, znaczy to było akurat po tych interwałach i podszedł do mnie i powiedział, że zrobił życiówkę na parkranie, więc to też... Mariusz Borowiec, tak? Tak, tak. To też już właśnie jest takim wyznacznikiem, że jednak dla niektórych biegaczy to jest pomocne. Mhm. Też tutaj niektóre koleżanki też mówią, że te treningi takie szybkościowe też polepszają ich formę, więc no jakieś rezultaty są. No wiadomo, jak ktoś jest zawodowcem i biega kilkanaście lat, to może no tutaj nie odbierasz tak dużo tej wiedzy, ale przychodzą, razem trenujemy, to też jest fajne. Krzysiek, ty pewnie macie obaj panowie dużą satysfakcję z tego, że bo to jest naprawdę fajna rzecz. To nie jest takie proste zorganizować coś dla ludzi i spowodować, żeby oni przychodzili. No nie chciałbym mówić teraz, że co my nie zrobiliśmy, żeby to było, no ale na przykład my od października już przy tym chodzimy. To nie jest tak, że telefon przyjdźcie już. Musieliśmy mieć pozwolenie tak na użytkowanie tego stadionu. To nie tak, że sobie wyszliśmy, a sobie pobiegamy. Ta godzina 19, czwartek mam tu zgodę. Że udostępnili za darmo czy chcą pieniądze? Nie, za darmo, za całkowicie za darmo, nawet bardzo przychylnie, nie mogę powiedzieć. Później z ludźmi, jakąś rodzinę się tego na początek nie wiedzieliśmy, czy będziemy sami, czy w trójkę przyjdziemy, bo każdy powie, no co to jest takiego, się nie znamy, ale byliśmy zaskoczeni, na pierwszym treningu chyba było 26 czy 27 osób. Ponad 30 osób było wtedy. Czy ponad nawet? No, około 30 powiedzmy, to w szoku byliśmy, że no, pierwszy raz z tego. I teraz cały czas tyle przychodzi i tam właśnie Łukasz się bardziej medialnie w tym zajmuje, gdzieś tam w mediach społecznościowych to ogłasza i no i fajnie. I to myślę, że to jest takie coś dla każdego, dla tego, który zaczyna, nie wiem, 2 kilometry biegać i dla tego, który maratony biegnie, bo ten, kto biegnie, że tak powiem, już zawodów po 3 godziny są to w Kobrzegu biegacze, ale przyjdą, porozmawiają, wymienią się poglądami, a inni, tak jak poprzednio nawet Łukasz mówił, dziewczyny oczy, że takich ćwiczeń nie robiły. Nawet, no właśnie. Że nie robiły takich ćwiczeń, nie widziały, że takie ćwiczenia są. Są, a dla jednych to chleb powszedni jest, także każdy naprawdę znajdzie tu coś fajnego dla siebie. Tu powiedziałeś o Łukaszu, o jego działaniu takim medialnym. My musimy przypomnieć, że Łukasz Sobczyk jest pomysłodawcą, administratorem strony kołobrzegbiega.pl. To jest mekka wiedzy, to jest kopalnia wiedzy dla wszystkich kołobrzeskich biegaczy, bo przypomnijmy, że mamy na tej stronie relacje, wyniki podawane ze wszystkich biegów, które nie tylko w Polsce, ale także na świecie, w których uczestniczą kołobrzeżanie. Przypomnijmy też, że jest też duża na stronie Łukasza jest też bardzo dużo historii biegania kołobrzeskiego. Jest to naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. Zresztą, żeby jeszcze Łukasza bardziej pochwalić, jest bardzo skromny, ale powiemy też, że Łukasz jest, proszę Państwa, laureatem Kołobrzeskiej Nagrody Biegowej imienia Witolda Janowskiego. Za to właśnie, że jest świetnym nie tylko biegaczem, ale przede wszystkim, że tak pięknie poprzez tą stronę propaguje tą piękną dyscyplinę sportu. Panowie, bardzo dziękuję. Krzysiek Bieczycki, Łukasz Sobczyk, dzięki. I za chwilę porozmawiamy. Mariusz za tydzień. Zobaczymy, postaramy się. Muszę wyleczyć sobie staw kolanowy, ale to wymówka, wiadomo, prawda? Za chwilę porozmawiamy z Damianem Zawadzkim. Rozmawialiśmy z Krzyśkiem Biedrzyckim, z Łukaszem Sobczykiem i czas na Damiana Zawadzkiego. Przypomnijmy, Damian Zawadzki, maratończyk, biegacz, fizjoterapeuta. Czyli mówiąc krótko, jest ta reguła, o której zawsze mówimy, że bardzo ważne jest to, żeby tymi rzeczami, tak jak dzisiaj mówimy o rozciąganiu, zajmował się ktoś, kto nie tylko zna ludzkie ciało, nie tylko wie, jak ono funkcjonuje, ale też sam jest biegaczem. Więc nie bez powodu zaprosili Ciebie dzisiaj, organizatorzy, Damian. No właśnie, rozciąganie, wróćmy do tego tematu, zresztą my już rozmawialiśmy kilka razy, także też na temat rozciągania, że to jest taki element treningu, czy element potreningowy, który jest bardzo konieczny, jest bardzo potrzebny i jest bardzo nielubiany i niechętnie stosowany przez biegaczy. Tak, jak najbardziej gibkość, rozciąganie jest składową każdego sportu, czy to będzie ciężarowy, dźwiganie ciężarów, czy to będzie sport związany z bieganiem. Jak najbardziej jest to bardzo dla nas ważne, dla naszego ciała jest to część naszej motoryki. Jakie dzisiaj ćwiczenia pokazałeś i jak to przebiegało? Wiesz co, zależało mi na tym, żeby te ćwiczenia były w miarę łatwe do wykonania. Zaczęliśmy od ćwiczeń jednostawowych, potem przeszliśmy w wielostawowe. To były ćwiczenia, które chciałem, żeby nasi koledzy zapamiętali jak najwięcej.
Jak ocenisz w ogóle, że tak powiem, odbiór tego wszystkiego? Bo wiesz, jak powiedziałem, rozmawiamy wiele razy, znamy się długo, pokazujesz ludziom różne rzeczy. Jak to w praktyce wygląda? Czy to zostaje? No przecież obserwujesz też. Tak, wiesz, tak jak rozmawialiśmy już wielokrotnie, jest grupa naszych kolegów, którzy bardzo przykładają się do tego, żeby być kompletnym sportowcem, żeby nie mieć tych słabych ogniw, albo żeby te słabe ogniwa były jak najmocniejsze, ale jest też grupa naszych kolegów, którzy jednak dla nich liczą się bardziej kilometry, ilość kilometrów i potem z tego wynikają kontuzje albo wyniki, z których są nie do końca zadowoleni. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli się nie rozciągasz, a dużo biegasz i szybko biegasz, to kontuzja jest pewna? Nie, tak na pewno nie. To nie jest tak, bo dzisiaj w tej grupie, z którą pracowałem, były osoby, które mają hipermobilność i nawet nie powinny się rozciągać. Wszystko musimy dobrać indywidualnie. Jeśli idziesz na trening i wracasz z tego treningu i czujesz, że jesteś pospinany, to wszystko jest takie zwarte, nie masz elastyczności, wstajesz rano z łóżka i czujesz dolegliwości z tkanek miękkich, no to ja bym podjął próbę rozciągania, próbę rolowania. Jeśli nie potrafię tego zrobić sam, idę na zajęcia jogi, która jest doskonała, pójdę na zajęcia stretchingu czy zajęcia pilatesu, gdzie jest dużo elementów właśnie rozciągania. No właśnie, ale wcześniej, zanim zapytam o ten pilates, o te głębokie mięśnie, to wyjaśnij to pojęcie hiper... Mobilność. Właśnie. Hiper za dużo, hipo za mało. Jeśli ktoś ma nadruchomość, bo trenował, albo tak się urodził, bo część osób ma hipermobilność, która wynika z cechy, jaką posiadają, ale też są sporty, które powodują, że nasze mięśnie, więzadła są bardzo wiotkie. Na przykład pływanie. Jest wiele osób, które trenowało pływanie w dzieciństwie przez wiele lat i w latach młodzieńczych, mają nadruchomość, a nadruchomość jest bardzo niepożądana, bo nie jesteś stabilny, nie czujesz się stabilnie. I też rozciąganie w nadmiarze spowoduje, że będziesz czuł się na treningu, że nie masz kontroli nad własnym ciałem, że stopę, którą stawiasz na podłożu, nie kontrolujesz dobrze. Tutaj też stabilizacja jest bardzo ważna, trening stabilizacyjny. Tych składowych jest bardzo dużo, cech motorycznych jest bardzo dużo i nie można zapominać o żadnej. No właśnie, i do tego wszystkiego trzeba też podchodzić z takim... Trzeba dysponować jeszcze jakąś wiedzą na ten temat, żeby to wszystko poskładać. No tak, ale Kołobrzeg jest fantastycznym miastem, gdzie mamy wiele miejsc, w których możemy korzystać z wiedzy u wielu trenerów, a część tych trenerów ma bardzo spójną wiedzę, a część ma zupełnie z innych źródeł. Ja zawsze mówię, że nie ma prawdy absolutnej. Dzisiaj wiemy, że pewne rzeczy są pewne. Za rok, za dwa dowiemy się, że 50% rzeczy, w które wierzyliśmy i przekazywaliśmy naszym kolegom, mogą być nieaktualne, bo wiedza się cały czas zmienia. Do pewnej rzeczy wracamy. Rozmawiałem się ostatnio z Jadwigą o ketlach. Przecież ketle wróciły. Przez wiele lat ich nie było. Nie było przez wiele lat treningów z wolnymi ciężarami, ćwiczeń olimpijskich. Do tego wracamy. Do biegania też zaczęliśmy biegać bardzo popularnie, gdzie kiedyś 20-30 lat temu Andrzej Wyganowski wspominał, że ludzie się dziwnie patrzyli na Andrzeja biegającego. No on fajnie opowiadał, że ludzie patrzyli i pytali, sąsiadki pytały jego matki, dlaczego on ucieka, przecież nikt go nie goni. Tak, czy jest zdrowy, czy nie? No tak. Ale wiesz, jeżeli mówisz o tym, co było kiedyś, a jest teraz, no to ja przynajmniej obserwuję, że ogólnie rzecz biorąc rośnie kultura biegania. Takie zjawisko u nas w Kołobrzegu. To już jest społeczność, niekoniecznie wszyscy są z sobą zintegrowani, ale widać, że ludzie mają pojęcie. To między innymi dzięki takim osobom jak ty, które po prostu bardzo profesjonalnie się też angażują te pozasportowe sprawy. I tak jak powiedziałeś, czy Jadzia Grzesik, czy inni trenerzy. Powiedziałeś o tym pilatesie, czyli o tych mięśniach głębokich. Ja też słyszałem właśnie o tym, że to może być naprawdę bardzo przydatne dla biegacza. Tak, jak najbardziej. Jest tak wiele metod, czy treningi body art, czy trening siłowy, czy... Tylko ja bym chciał, żeby to był trening wielostawowy, żeby to nie był trening jednostawowy z... Co to jest za różnica? No, chodzi o ruchy złożone, chodzi, żebyśmy pracowali na pełnych zakresach ruchu, żebyśmy pracowali na pełnych taśmach mięśniowo-powięziowych, tych łańcuchach kinematycznych, żebyśmy nie pracowali na poszczególnych ogniwach, bo ta funkcja nam niewiele daje. Potrzebujemy funkcji, która, żebyśmy czuli się kompletni, zwarci, silni. My biegacze nie musimy rosnąć. My mamy być sprawni, mamy biec ładnie, mamy utrzymywać pozycję w biegu.
większość naszych kolegów biegaczy myślę, że jest po 35 roku życia. Tak myślę. Łukasz Sobczyk, muszę to sprawdzić, bo już drugi raz o tym mówię. I tak naprawdę większość z nas nie ma przeszłości lekkoatletycznej, a biegamy, uprawiamy sport praktycznie amatorsko, ale kilometraż, ilość tych kilometrów jest jak profesjonalistów albo półprofesjonalistów, więc warto się wspierać, uzupełniać takim treningiem. Tym bardziej, że większość biegaczy kołobrzegu to są ludzie, którzy biegają długie dystanse i to te, wiesz, przebiec taki półmaraton, przebiec 21 kilometrów, to trzeba poprzebierać trochę nogami, to nie każdy może. Tak, nie każdy może i po pierwsze problemy występują przede wszystkim z tkankami miękkimi. Nie ma badań, nie widziałem, nie spotkałem się z takimi badaniami, które mówią, że zdrowa osoba bez otyłości, która ma odpowiedniej budowy powierzchni stawowe, czyli nie ma choroby przebytej wieku dziecięcego, jakiegoś zespołu Pertesa, biodra, że ma zwyrodnienia bioder czy kolan. Bo często się mówi o tym, że biegasz i będziesz miał zwyrodnienia kolan, albo zaczną cię boleć kolana. Prędzej zaczną cię boleć tkanki miękkie, jak powierzchnie stawowe tak naprawdę. Damian, wspomniałeś o Łukaszu Sobczyku, ja już przed chwilą z nim rozmawiałem i właśnie wspominałem także o tej stronie, którą prowadzę, portalu biegowym kołobrzegbiega.pl, właśnie, że to jest fantastyczna rzecz, że tam jest ta cała kopalnia wiedzy o biegaczach, co robią, jak robią. I teraz to kolejne przedsięwzięcie razem z Krzyśkiem Biedrzyckim, tak. Biegam, bo lubię. No, ja jestem pod wrażeniem, jak ty ocenisz całą ideę tego wszystkiego? Idea jest bardzo dobra, fantastyczna, bo edukuje przede wszystkim. Jest przygotowany program. To nie jest amatorskie, to jest w pełni profesjonalne. Mamy schemat postępowania, mamy wytyczne i tych wytycznych mamy się trzymać. Fajnie, że koledzy posiłkują się ludźmi, którzy mogą wiedzieć odrobinę więcej i są zapraszani na te spotkania. To jest fantastyczne. Tutaj mogą przyjść ludzie, których koledzy wesprą, pomogą, podpowiedzą, jak trenować, jak zacząć biegać, bo nas w szkole nikt nie uczył biegać. Jak ja byłem w szkole podstawowej czy średniej, były zaliczenia z biegania. Wychodziliśmy na stadion, biegliśmy, wracaliśmy, jechaliśmy na zawody. Nie było nauki techniki biegu, rozciągania, przygotowania motorycznego, stabilizacji, o której będziemy mówili za tydzień. Nie było tych rzeczy. Dziękuję, Damian. Dziękuję bardzo.